Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Kolejny samochód do naprawy. Tutaj właściciel zostawił nam samochód i pojechał sobie na wakacje. Co tutaj mamy zlecone do naprawy, do wymiany? Tutaj do wymiany rozrząd i przy okazji powiedział, abyśmy sprawdzili zawieszenie i hamulce. Tutaj z przodu hamulce, można powiedzieć, w stanie idealnym. Klocki tarcze też tutaj patrzyliśmy w książeczce, miał wymieniane bodajże rok temu. Ładnie to wszystko pracuje, nie mamy żadnych zastrzeżeń do hamulców. I podczas oględzin zauważyliśmy, tutaj widzicie, brakuje kawałek sprężyny. Amortyzatory są od nowości. To jest Fiat Punto, rocznik pewnie gdzieś koło 9-10. Sprężyna pęknięta na dole, amortyzator od nowości, także zdecydowaliśmy tutaj się na wymianę amortyzatorów, sprężyn, osłon górnych łożysk z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj pomimo tego, że sprężyna ta nie jest pęknięta, przynajmniej na aucie nie wyglądała, tak faktycznie nie jest pęknięta, takie elementy wymieniamy zawsze parami, czyli sprężyny, amortyzatory. I tutaj postanowiliśmy też wymienić sprężyny, które są na chwilę obecną niepęknięte. Natomiast popatrzcie się, jak wyglądają. Wszędzie są dosyć mocno pokorodowane. Bardziej ze względów profilaktycznych. Tutaj widać, że amortyzatory kiedyś były wymieniane, bo już jest zamiennik wsadzony. Wymienimy też dwie sprężyny z lewej, jak i z prawej strony, gdzie ta jeszcze z prawej jest bardziej pokorodowana, po to, aby nie pękła. Nie jest to jakiś duży koszt i samej wymiany, i samej części. Także auto ogólnie zadbane, regularnie serwisowane. Także tutaj, aby nie zawiodło gdzieś na trasie, żeby spokojnie jeździć na przeglądy, nic, żeby nie szczeliło, żeby nie uszkodzić tych amortyzatorów, które już były wymieniane. Wymienimy też sprężyny z tyłu. Tutaj właściciel też poprosił, aby sprawdzić hamulce z tyłu. Tutaj są szczęki bębny. Jak widać, szczęka, może nie jak nowa, no ale przynajmniej ma te 80%. Tutaj tylko troszkę przeczyścimy, przedmuchamy, ewentualnie jakąś regulację. Delikatnie możemy tutaj, co prawda jest minimalny rancik, natomiast możemy delikatnie ten rancik zniwelować i z powrotem założyć na samochód. Także tutaj z tyłu tylko sprawdzenie. Także widzicie, że zawsze coś tutaj wychodzi w samochodach. Kto regularnie serwisuje, to tych elementów, które znajdujemy, jest zdecydowanie mniej niż w tych autach, które jeżdżą, aż coś się stanie. Tutaj z lewej strony to pęknięcie sprężyny mógł właściciel jeszcze nie odczuwać. Natomiast trzeba tą usterkę usunąć, tak żeby można było dalej spokojnie i bezpiecznie jeździć. Także praca przyjemna, nie było problemów z żadnym demontażem. Mam nadzieję, że jutro przyjdą dobre części i będzie można to wszystko z powrotem poskładać, na końcu sprawdzić geometrię. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiam.